Są wśród nas jurorzy z zagranicy. W tym roku gościmy panią Yuko Kawai z Japonii, panią profesor Ljubow Ławniwą z Petersburga, znakomitych pianistów wykonawców, pana profesora Jerzego Romaniuka z Warszawskiej Akademii Muzycznej, pana Marka Drewnowskiego z Łódzkiej Akademii Muzycznej i z Paryskiego Konserwatorium, panią Magdalenę Szczepanowską, wybitną skrzypaczkę, pana profesora Orkisza, wiolonczelistę, pana profesora Andrzeja Zielińskiego, panią Jadwigę Kotnowską, panią Swietlanę Dumańską. Jednym słowem, cieszymy się, że wśród nas są wybitni muzycy, wybitni profesorowie. Mam nadzieję, że ten konkurs będzie odznaczał się znakomitym poziomem artystycznym, że dla wielu młodych wykonawców stanie się on ważnym etapem w ich rozwoju kariery muzycznej. Zawsze znajdujemy bardzo dobry talent młodych artystów, więc ja niespecjalnie porównuję, że który rok jest bardzo wysoki i tak dalej poziom. Po prostu każda osoba ma inny talent, tak, więc inaczej. Zawsze ja jestem bardzo szczęśliwa, że to zawsze mogę to znaleźć. Więc, jestem po raz pierwszy. Podoba mi się bardzo nie tylko sama organizacja konkursu, ale również miejsce, bo myślę sobie, że to ma bardzo duże znaczenie. Dlatego w jakich warunkach tutaj Państwo możecie rywalizować. Pomysł jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo trafiony. Zwłaszcza, że muzyka Juliusza Zaremskiego nie brzmi często w naszych salach i koncertowych, i w szkołach muzycznych. Wysłuchałam dzisiaj grupy C. Wydaje mi się, że dobrze uczestnicy są przygotowani. No wiadomo, że poziom jest wykonań różny, prawda? To w zależności od ośrodka, od klasy, z jakiej uczniowie przyjechali. No ale widać, że wszyscy się bardzo przejmują, że wszyscy się bardzo starają. Jurorzy są bardzo ciepło, życzliwie nastawieni, więc myślę, że też tutaj wszyscy będą bardzo zadowoleni z uwag, jakie Państwo będą mogli otrzymać z ust tak wspaniałych fachowców przecież. Chcielibyśmy przekazać wyniki sekcji fortepianu solo kategorii.